List arcybiskupa metropolity krakowskiego na zakończenie Kongresu Eucharystycznego Archidiecezji Krakowskiej i beatyfikację czcigodnego sługi Bożego księdza Michała Rapacza. Umiłowani archidiecezjanie, z niezwykłą mocą brzmią słowa Jezusa Chrystusa, który tuż przed swoim wniebowstąpieniem rzekł do apostołów: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Tym samym Jezus potwierdził, że jest równy Bogu Ojcu, który w Apokalipsie świętego Jana Pawła Apostoła powiedział o sobie: jam jest Alfa i Omega, ten, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Wszechmogący, czyli Wszechwładny, Pantokrator. Stąd, począwszy już od IV wieku, na niezwykle licznych ikonach i mozaikach zaczęto przedstawiać Chrystusa właśnie jako Pantokratora, którego wyznajemy w credo nicejsko-konstantynopolitańskim, głosząc, że jest Bogiem z Boga, światłością ze światłości, Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego, współistotnym Ojcu i Bogiem człowiekiem, który po swoim zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu zasiadł po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wraz z wiarą w Ojca i Syna Kościół głosi także wiarę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który równy w bóstwie Ojcu i Synowi, z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. W ten sposób jeden święty, powszechny i apostolski Kościół pozostaje niezmiennie wierny poleceniu, jakie otrzymali apostołowie: idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A zatem idźcie i mocą sakramentów, zwłaszcza chrztu świętego i Eucharystii, budujcie Kościół w imię Trójcy Świętej. W dzisiejszą niedzielę rozważamy niezgłębioną tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, oddając jej najwyższą cześć i uwielbienie słowami pradawnego hymnu: Boże Wszechmocny, w Trójcy niepojęty, Ciebie wielbimy pokłonem i pieśnią. Ty bowiem jesteś celem i pragnieniem naszego ducha, Stwórco wszystkiego, z Ojca zrodzony, Duchu płomienny, Gościu najmilszy, Boże jeden w Trójcy, daj nam Cię kochać i spełniać Twą wolę, byśmy na wieki zjednoczeni z Tobą wielbili Ciebie. Drodzy bracia i siostry, wielkiemu pragnieniu całego Kościoła, aby kiedyś w wieczności mógł wielbić Boga w Trójcy Przenajświętszej, towarzyszą pełne mocy słowa Chrystusa odnoszące się do nas: a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Chrystus jest z nami najpierw w swoim słowie zawartym w Ewangelii. On, który jest prawdą, nie tylko objawił nam prawdę o Ojcu, mówiąc apostołowi Filipowi, że kto go zobaczył, zobaczył także i Ojca. On, który jest prawdą, obiecał ponadto apostołom, że będzie prosił Ojca, aby dał im Pocieszyciela, Ducha Prawdy, Ducha Świętego, który ich wszystkiego nauczy i który przypomni im całą naukę Jezusa. Stąd Kościół mocą Ducha Świętego uczy wszystkie narody i pokolenia zachowywać to, co apostołom przekazał Chrystus. Chrystus, który nazwał się życiem, jest także z nami jako ten, kto obdarza życiem.
powiedział przecież Żydom w Jerozolimie: ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości, dodając przy tym, że aby owce mogły się nim cieszyć, oddaję za nie swoje własne życie. Dokonał tego na krzyżu Golgoty Wielki Piątek. Słowa Pana Jezusa, wypowiedziane w Wieczerniku w dzień przed męką: to jest ciało moje, które za was będzie wydane, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana, to czyńcie na moją pamiątkę. Raz na zawsze określiły istotę Najświętszego Sakramentu i ściśle powiązanego z nim sakramentu kapłaństwa. Równocześnie były urzeczywistnieniem tego, co Chrystus zapowiedział w synagodze w Kafarnaum, mówiąc, że jest on chlebem życia, który zstąpił z nieba, natomiast jego spożywanie przez ludzi jest warunkiem ich wskrzeszenia w dniu ostatecznym i dostąpienia radości życia wiecznego. Najświętszy sakrament jest największym darem Boga, który budzi w nas uwielbienie, miłość i cześć. Zgodnie bowiem z tym, co napisał święty Jan Apostoł: my miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Adorując Pana Jezusa, ukrytego w białej hostii, z wdzięcznością rozważamy słowa świętego Pawła, będące niejako dopowiedzeniem do tego, co przekazał nam święty Jan. Chrystus umarł za nas, jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni, a nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością, chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Równocześnie dziękujemy Chrystusowi za Jego słowa, z których zostało utworzone hasło Kongresu Eucharystycznego Archidiecezji Krakowskiej, za słowa dające nam tak wiele siły i nadziei: jestem z wami. Zazwyczaj to dziękczynienie wyrażamy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Jednak za kilka dni, w uroczystość Bożego Ciała, uczynimy to publicznie na ulicach i drogach naszych miast, miasteczek, osiedli i wsi. Niech nie zabraknie nikogo z nas na procesji Bożego Ciała, podczas której będziemy wobec całego świata wysławiać miłość tego, który do końca nas umiłował. A z tym wysławianiem łączmy gorącą modlitwę do Pana Żniwa o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Moi drodzy, zakończenie Kongresu Eucharystycznego nastąpi, jak wiemy, w sobotę 15 czerwca w krakowskich Łagiewnikach. Będzie ono połączone z beatyfikacją czcigodnego sługi Bożego księdza Michała Rapacza, męczennika. Zgodnie z tym, co słyszeliśmy w czytanym dzisiaj fragmencie listu świętego Pawła do Rzymian, ksiądz Rapacz nie pogrążył się w bojaźni, ale pozwolił się prowadzić Duchowi Bożemu, który jest duchem wolności i wolnością obdarza synów Bożych. W tymże duchu w swoich modlitwach z wielką ufnością zwracał się do Boga ze słowami: Abba Ojcze, a jednocześnie nieugięcie głosił wszystkim w porę i nie w porę odwieczne prawo Boże. Swą jednoznaczną postawą naraził się działającym w okolicach Trzebini polskim komunistom, którzy wydali na niego wyrok śmierci. Jako wierny pasterz
w obliczu zbliżającego się wilka nie opuści